Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z aplikacji GeoJesser. I słuchajcie, widzicie, zmiana kamerki, jestem na wprost, nie widać za bardzo okna, już nie będę poprawiał. Ale też widzicie, że mam tutaj moje statystyki. Najlepsza runda 5000, zagrane gry 32, dzisiaj będzie 33. I słuchajcie, średni wynik mam 12,5 tysiąca, miałem 13,800. Natomiast po tych trzech gierkach 0 punktów, 0 punktowych, opadłem i to mocno. Nagrywam ten challenge, że nie mogę się ruszać i po prostu muszę stwierdzić, gdzie dokładnie jestem. I lecimy, słuchajcie, dzisiaj z challenge'em. Zmieniłem troszkę zasady i pewnie jeszcze nagram, tak jak mówiłem, jeszcze jeden odcinek, gdzie też jeszcze zmienię zasady. W poprzednim odcinku mogłem robić 2-3 kroki. W dzisiejszym odcinku nie mogę robić żadnych kroków. Mogę jedynie patrzeć dookoła i scrollować, ale nie mogę robić żadnych ruchów. Natomiast w kolejnym odcinku z tej serii challenge'u bez ruszania się, czyli taka seria w serii, po prostu tepnie mnie, patrzę na wprost, nie mogę scrollować, nie mogę ruszać ekranem, muszę zgadnąć, gdzie jestem. Więc tak. Idealnie do ruchu zrobiłem. Do rytmu piosenki znaczy się. I już też chciałem ruszyć się gdzieś, ale no. Nie mogę, nie mogę. Już prawie automat wleciał. Aha, dobra, scrollować mogę. Się pomyliło. To jest jakiś hiszpański. Ciężko stwierdzić, wiecie? Powiem wam, że ciężko mi jest stwierdzić. Na pewno to jest Europa. Tak mam nadzieję. Heineken czy co? By mi dużo dało też. Na wszystko trzeba patrzeć. Nawet na słońce. Czy jesteśmy na północnej półkuli, z tego by wynikało? Więc tym bardziej to się potwierdza i ja myślę, że jesteśmy gdzieś w Niemczech. Jak mi się wydaje, słuchajcie, że jesteśmy w jakichś Niemczech, Francji. Będziemy w miarę blisko. Dam tu. Był język hiszpański, no ale... Halo, to nie jest mój net. To jednak jest mój net, ale grafika też. A, nie miałem się ruszać. Automat. Jezu, Ignacy też popełnił ten błąd. Chociaż nawet mnie nie ruszyło. Nie wiem, czy to przez te lagi, czy jak. No, ruszyło mnie. To za karę już nigdzie nie patrzę. Ale się net strasznie zepsuł chyba. Za karę nigdzie nie patrzę. Każdemu się może zdarzyć to. Jadę gdzieś tu. O. Ładnie, ładnie. To mi się podoba. Gdzie my jesteśmy teraz? Red Leon. Znów jakaś północna. Północna część, może bliżej Kanady, bliżej Toronto, ale jednak nie. Natomiast północna część, to w tym miałem rację, w Montanie. No niestety nie udało się za dobrze trafić. To też mi nic nie da. Też gdzieś tu. Dokładnie w Montanie. No 6000? Nie jest źle, mogłoby być 0 challenge normalnie. Ale znów taka grafika, to nie, tym razem nie jest mój net. I co? I co? I co ja mam tutaj dać? Powiedzcie mi.
A to jest chyba południowa półkula. Choć nie wiem. Nie wiem, tu się nie da nic stwierdzić. Jeszcze ta grafika, to może być Polska, ale... Ale tam... Kompletnie nie wiem. Może być wszędzie. Dam Bułgarię. USA. Po tym zdjęciu się nic nie dało zrobić tak naprawdę. Słuchajcie, 6111 punktów. Nieźle. Mogło być na pewno troszkę lepiej. Tym bardziej z tym USA. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Z challenge'u traf w punkt. Do zobaczenia, pa pa. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa.